Witajcie, z tej strony Odkrywca Radzik, to jest właśnie kolejny odcinek z serii Gears Tactics. Tak, pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy misję fabularną pod tytułem Biohazard, czyli naszym celem było zdobycie bojowych chemikaliów. A teraz będzie kolejna misja, też związana z fabułą. I to jest oczywiście taka tego typu misja, że dodatkowe nagrody, aby ją zdobyć, trzeba ją misję ukończyć w ciągu 15 tur. Tak będzie najbardziej optymalnie, ale wtedy zdobędziemy tylko niebieskie ulepszenie. Czy to jest opłacalne? Moim zdaniem nie. Już lepiej po prostu się skupić, tak? Ale tak, będziemy musieli przedostać się do Missile Silo, czyli wyrzutnia jakiś silos rakietowy. Prawdopodobnie przejąć go. Chociaż nie, potrzebujemy jakichś bardzo specyficznych komponentów, aby wykonać to zadanie. No dobra, no to zobaczymy co i jak pójdzie ta misja, tak? A my wybierzemy sobie team odpowiedni do tego. Tylko musimy dodać odpowiednie jednostki. Wiecie o tym, że nie mogę wziąć Seated Bullna, a szkoda. No to może pójdzie z nami i Tyron. O, na przykład Tyron pójdzie z nami. Czyli prawdopodobnie Mikai i Diaz mogą zdobyć kolejny poziom na tej misji. W przypadku Glena, no to myślę, że gdzieś paseszek tutaj skoczy, a Tyrona, no to jeszcze długa droga. No dobra, to zobaczymy jak misja nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. No i tyle. No to przechodzimy. O, faktycznie mi Silos. Lukon będzie sypał. No to przechodzimy do odcinka. Czyli silos rakietowy będzie. I musimy zdobyć odpowiednie komponenty. Komponenty można powiedzieć, że jeszcze części. Intel says we'll find grenade casings up at the old missile silo. Let's step to it. Gabe. O. Leaving Sid alone. Mixing a bunch of chemicals. You really trust him? No. But if he steps out of line, we've got plenty of pissed off soldiers there who'd love to set him straight. To było pytanie, czy Mikai na pewno... Czy na pewno można ufać Sidowi? Po tym, co ostatnio odwalił, przecież. Ale jeśli faktycznie wie, jak powstrzymać tą boską regenerację Ukona, no to trzeba wypróbować. Tutaj są już te dwa skrzynki, znaczy dwie sztuki. Tutaj widzimy ten silos rakietowy i oci, bo już jest tutaj nawet rakieta, czyli chyba nie zdążyli wystrzelić rakietę podczas wojen Pendulum. Są jeszcze tutaj szczątki, oczywiście. Też dobre pytanie, czy podczas wojen Pendulum to było już, czy podczas wojny z Szarańczą? No, a tutaj widzimy kolejny czołg Paras, czyli ten czołg podstawowy tej Unii Zjednoczonych Miast. Dobra, no to idziemy. Prawdopodobnie tutaj będą wrogowie, raczej na 100%. Jack, ja mam do ciebie prośbę. Ty pójdziesz na takie sniki tutaj. Powiedz mi, co tam jest właśnie? Precyzyjny strzał? Mam nadzieję. Okej, tak można zacząć meczyk. O, matko boska, jeszcze więcej. Okej, to tutaj są te mocniejsze jednostki. Bardzo piękny strzał. Bardzo piękny. A ty zrobiłeś tutaj wartę. A zrobię ci tak. Is that all you got?
Musimy tak naprawdę przedostać się do tej bramy na początku, a później to zobaczymy co dalej. Right. 16% szansą, Matko Boska, ale to bardzo malutko. Got my eyes peeled. Okay. Yep. Later, Jack. Dobra, no to idziemy teraz tutaj. Jego musimy wyeliminować. Nie. O Jezu. Szkoda, bardzo szkoda. A, druga szansa się odpaliła. O. Dobra. To jeszcze raz. No teraz się udało. Tylko szkoda, że muszę przeładować. No to jeszcze raz. A, kurde, żyję. Dobra. A, bo to Tyon tak tutaj podejdzie. Zrobił mućkę. Oj, trafi. Ale trafi, dobrze. Time to work on magic on those gate controls. What's next? Dobra, kończymy tu, da? We've got incoming. I tak. Otworzymy tą bramę, jak wszyscy będą wystarczająco blisko. Czyli kolejne kończenie tury. Jakby co, ja nie będę jakoś specjalnie się starał, by zdobyć to niebieskie ulepszenie. Jakby to była złota nagroda, dobra, to bym wtedy się starał. Ale jak ma być to niebieskie, czyli te podstawowe. Znaczy te podstawowe to jest te szare. A te niebieskie, no to takie sobie. Dobra, otworzyliśmy to. Muszę aż tutaj się dostać. A, muszę wyminować strażników. Jasne. Jack, ty będziesz mi zbierał skrzynki, czyli to co zawsze robisz. Ich tam trochę jest, nawet bardzo dużo. I nowy przeciwnik. Kim ty jesteś? Dzień dobry? To jest dosłownie nowy przeciwnik. Zero. Kompletnie nowa jednostka. Jeszcze snajperzy są. Czyli tak, snajper, nowy przeciwnik. Co chyba działa jak Kantus, czyli ten, co poprzednio go widywaliśmy. Trochę berserkerów. To znaczy grenadierów, Jezus Maria. Dlaczego cały czas ich nazywam berserkerzy? Kolejny snajper. No i te typowe jednostki do walki wręcz. Okay. 10% szans, no to jest troszeczkę mało, czy mi się wydaje. Yep.
Fajna animacja, że jak ten to przechodzi, to troszeczkę to się poruszał ta pokrywka na skrzynie. Ale dobra, my to bierzemy, czyli tą kolejną skrzyneczkę. Dziękuję. Kolejna jest dość bardzo niebezpiecznie blisko. Więc może po prostu tutaj przeczekam i im podrzucę granatnika. Dobra, chociaż go trafiłem. Do niego to niewiele brakowało go wyminować. Jeszcze więcej idzie. Snajper na razie nic nie robi. 53% szans na to, że go trafimy. To bardzo malutko to jest. Ale możemy użyć tą zdolność i może przeładujemy? Tak, przeładujemy. I zyskamy punkt umiejętności dzięki temu. Dobra, jak go wyminujemy? Co? Aha. Dobra, no to spróbuję go uderzyć. O! Nawet się opłaciło. To jeszcze raz? No, tym razem już nie. Diaz mam bardzo malutki procent szans, że go trafi. Jack, weź się trochę przybliż. Granatnik pójdzie tutaj. Tyron ma dobre zdolności, jeśli mowa o używanie ładunków wybuchowych. A ciekawe, to, czy to też działa na to. Bo jeśli tak, to jest bardzo potężne. A dobra, użyjemy to tak. Do widzenia. Na wygostku. Czterech jednostek zostało. Tylko cztery jednostki. Czy granat jeży? No, do widzenia. O, i snajper się znalazł. Czy ta mapa jest trochę większa? No, nie jest aż tak specjalnie duża, jak myślałem. Niby to jest baza wyrzutni rakiet, a taka coś skromna baza, szczerze mówiąc. Liczę na to, że to będzie jakieś trochę większe centrum operacyjne. A może dlatego, że pod ziemią jest coś. No to tylko to są takie domysły. Ale tak, teraz my tutaj troszkę... Trafisz czy nie trafisz? O, to jest dobre pytanie. Sobie odpowiedziałem już na to pytanie. I sobie drugi raz odpowiedziałem. Nie wiem, 62% szans, ale jak to mnie nauczyły inne tego typu gry, na przykład XCOM, King's Point. No to... To jest za mało, aby trafić. Daję to do podbiegnie, aby wyrzucić granat. A zróbmy to tak. Nie, nie zdajemy go tak. Ja go tak nie zdajemy. To zrobimy tutaj waltem. Jack, chodź tam po skrzyneczkę powoli. Zbliża się. Oj, oj, będzie bolało. Bardzo będzie bolało. Oj, oj, oj. Dlatego ja nienawidzę grenadierów na blisko. Właśnie z tego powodu.
Jeszcze raz go podleczę i drugi raz to zrobię. Kolejna skrzyneczka do kolekcji. Nie robię to te walty, bo Mikali może go postrzelić. A Jack to chyba będzie czekał. No bo chociaż Tyron go trafił. A tamto będzie jeszcze uciekać. Nie, nie będę go gonił, tylko wyrzucę granat i tyle. Koniec zabawy. To idziemy po skrzyneczkę. Mamy ładunek. I chyba muszę... A jednak muszę iść na górę. No to trochę dziwne. Dlaczego idziemy tam? A mamy tutaj transporter. Ktoś mi to wytłumaczy? No okej. Okay. Nawet to troszeczkę jest bez sensu, to ale dobra. A dobra, to się przebijamy. O, wózeczek. Teraz go zauważyłem. Tak, czyli tam jest dość dużo bardzo nieprzyjemnych przeciwników. Oj, to bardzo dużo. Mamy tych tutaj lepszych snajperów, mamy podstawowe jednostki, trochę tych lepszych. Chyba tam jakieś lekkie obrażenia poszły. Tak, tylko po 28. No to bardzo leciutkie. Okej, podniósł już się, bałem, że nie podniesie. O, teraz dobre pytanie. Zużyjemy to. O! Czyli to też na to działa. A to wygląda. No to do widzenia. Pushing to the exit point. Appreciate it, Jack. Orders? Glenn, chodź tutaj już. Go ahead. Orders? Alpha One! Dobra, tak czekamy. Oj, krytyk. Okej, nie trafił. Tam poszedł snajper. O, te kurde, zrobiłeś mi tutaj. Nie powinien mnie chyba trafić, no właśnie.
Zrobię sobie teamwork, to zobaczę się jak to działa. Widzicie? Kolejny punkt akcji zdobył. Oczywiście tylko maksymalnie można zdobyć dwa, a i tak to jest sporo. Co, nie znajdę go tak po prostu? Nie. A używam granat. A kurde, cały czas jest za osłoną. Może spróbujemy? A jednak trafiłem. Dobra, teraz tutaj idziemy na górę. Mamy tego tutaj nieprzyjemniaczka. No to precyzyjny strzał. Dobra, trochę obrywał. I zykuję jeszcze. Jeszcze jest gdzieś tutaj snajper. O właśnie, jest tutaj. Nie wiem, gdzie Tyrant celowałeś, ale okej. Dwóch snajperów jest. Nie musimy ich zabijać, możemy uciec. I chyba tak zrobimy. A nawet wykonamy zadanie przy okazji na czas. To co, trafiasz kogoś? Czy nie trafiasz? Nie trafisz? Więc chodź, idziemy. So, these gas grenades. You think you can make them do what we need? Are you? I have two engineering doctorates. You think I'm gonna have trouble making a little gas pop out? No, I. Great. Excellent. Let's get back. Can I build a damn gas grenade? Szkoda, że włączyło nam tutaj. A dobra, misja wykonana. Nie liczę na to, że się uda wykonać misję tą dodatkową, czyli zrobić tą misję na czas, ale jednak się udało, więc mamy upominek, jakby to powiedzieć, czyli taki jakby prezent świąteczny. Właśnie, a jak jutro będę rzucał ten odcinek, to już tak naprawdę nie jutro, a jak teraz obejrzycie ten odcinek, to tak naprawdę już będą święta. Więc po prostu powiem wam tak, czyli wesołych świąt, no i żebyście dobrze wypoczęli z rodziną, dobrze świętowali, no i oczywiście rzecz jasna zdrowo, żeby to były spokojne, zdrowe święta. Takie ode mnie życzenia świąteczne. A i tak jak mówiłem, to na pewno zdobędzie Diaz i na pewno zdobędzie Mikai. Nowe poziomy. Konwój został ulepszony. Otwieram wszystkie skrzyneczki. Co my tutaj mamy? Coś mamy, ale to zaraz zobaczymy. To jest coś nowego. To pierwszy raz widzę. Jaka jest kolejna misja? Aha, misje poboczne są teraz. Dobrze. Jak są teraz misje poboczne, no to są.
to zobaczymy, jakie tam misje poboczne weźmiemy, ale najpierw może dajmy nowe punkty umiejętności. Tutaj mamy ten nowy sprzęt, a to będzie dla Tyrona. Ojej, Tyron już nie posiada. O, no to bierzemy tą zdolność. No i nie dość, że damy mu punkt umiejętności, to jeszcze zwiększymy mu tak naprawdę obrażenia. A to damy mu dwa punkty umiejętności. Czy jeszcze lepiej. Albo teamwork lepszy. No to może jeszcze lepszy teamwork. O, i tak to zrobimy. Mikaje ma nowe umiejętności. Ciekawa umiejętność. To ją weźmiemy. Zobaczymy, jak ona dokładnie działa. Tą umiejętność jeszcze nie będę brał. Ale może na przykład to. A, ciekawe. Run at Gun. XCOM się przypomina. Tam też była taka zdolność, czy tak się nazywała. Spały punkt. Nie, no to jest pierwsza krew. Bullseye. Aktywne przeładowanie. Dobra, to bierzemy tą umiejętność, a później zobaczymy, gdzie pójdziemy. Jeszcze tylko tutaj zobaczę. Tutaj mamy to. Czekaj, a dlaczego ty nie masz... A, bo ty masz ten ekwipunek. Aha, na przykład... Agent też coś ma. Skupienie. To nie. I to też nie. Tyron, gdzie ty jesteś? O, no właśnie, masz już tutaj lepsze. Dam ci ten lepszy ekwipunek. A na przykład gang dostanie też tego... ten pancerz. O, no. Dobra, także z wami tutaj będę się żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. Jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. No, dzwoneczek. Także jeszcze raz wesołych świąt, no i co? Trzymajcie się do następnych odcinków na moim kanale, no i oczywiście z innych serii też na moim kanale. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.